Witam Cię na moim kanale. Bardzo mi miło, że tutaj zaglądasz. Chciałabym przedstawić Ci teraz parę filmów, które będę sukcesywnie dodawać po kolei, abyś wiedział, co jest ważne, jeśli chodzi o dietę, o dietoterapię, o ziołolecznictwo. Chciałabym przybliżyć Ci takie najważniejsze kwestie związane z całym tym tematem. Na pierwszy rzut przygotowałam dla Ciebie wszelkie informacje o tym, jak przygotować się do ciąży, co jest ważne przed zajściem w ciążę, o czym warto pamiętać, o co warto zadbać. Później przejdziemy sobie do tematu ciąży i będziemy tutaj poruszać kwestie zarówno dotyczące mężczyzn, jak i kobiet. Bo tutaj nie tylko kobieta jest w tym całym okresie bardzo ważna, ale mężczyzna tak samo. Później oczywiście przejdziemy sobie do tematów okołoporodowych, karmienia piersią, porodu naturalnego versus przez cesarskie cięcie. Chciałabym również zahaczyć o tematy związane z żywieniem dzieci, z rozszerzeniem diety niemowlaka, więc tutaj wszystkie takie tematy okołohormonalne, około takie węglowodanowe, czyli troszkę z gospodarki węglowodanowej sobie też powiemy, więc wszystko sukcesywnie będę dodawać, żebyś pozyskiwał jak najwięcej informacji na te niełatwe często tematy. W internecie krąży też wiele mitów, wiele różnych informacji, więc chciałabym, żeby ten kanał był dla Ciebie taki pomocny, żebyś mógł sobie wrócić do tych informacji i odtworzyć filmy, które właśnie będą Cię interesować albo będą Ci potrzebne. Także serdecznie zapraszam Cię do oglądania, do komentowania i do subskrybowania mojego kanału. Dzisiaj zobaczysz sobie pierwszy filmik, więc po tej zapowiedzi będziesz mógł sobie przejść do pierwszego filmu, który się pojawi, a dzisiejszym pierwszym tematem będzie przygotowanie się pod względem badań do ciąży, czyli jakie badania warto wykonać, zanim będziemy planować ciążę, żeby sprawdzić, czy ten organizm faktycznie jest zdrowy, czy mógłby przygotować się na to, żeby znieść ciążę, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że ciąża jest bardzo ważnym i bardzo obciążającym czasem dla kobiety, więc do tego okresu trzeba się fajnie przygotować. Także serdecznie zapraszam Cię do pierwszego filmiku.